dzisiejszy odcinek Żeglarskich Czwartków nagrywam z Sopockiej Mariny. Właśnie przed chwilą tutaj przypłynąłem i postanowiłem, że dzisiaj tak bez przewodniego tematu, trochę lifestyle'owo, na luzie, pokażę Wam, co słychać tutaj nad polskim morzem w tej marince. Bo ona nie jest zbyt duża w porównaniu do tych, które odwiedzam podróżując po morzach i oceanach. Nawet w zeszłym tygodniu, jak byłem w Portugalii, to no, olbrzym w porównaniu do tej, co mamy tutaj. Ale cieszmy się tym, co mamy. Powstają nowe mariny, między innymi w Gdańsku Sol Marina w Gdyni. Mamy marinę w Gdańsku, w samym centrum miasta. A w Sopocie, no właśnie, w Sopocie na jednym z pomostów, jak widzicie, praca w re, przygotowania w czwartek, więc w sumie przygotowania chyba do tej polskiej ekstraklasy żeglarskiej, Polska Liga Żeglarska. Tu stoją jachty Delphi M24, a po drugiej stronie flota, zaraz tam podejdę w ogóle, pokażę Wam z bliska, flota nowych jachtów producenta RS. To, co mnie cieszy w ogóle, patrząc na tą marinę, to to, że po pierwsze wypełnia się ona po brzegi. Jeszcze parę wolnych miejsc jest, ale myślę, że większość jest zarezerwowanych. Ale dużo jachtów jest z żaglami, czyli jachtów żaglowych, a nie tylko motorowych. Ale są i motorowe. Błażej właśnie tutaj szykuje się do wypłynięcia chyba do Pucka, jak wspominał mi. Są też takie kolorowe ścigacze. Nie wiem, co to jest za model jachtu, ale wygląda prawie jak ten z Miami Vice. Tutaj nasza Atlanta. O, od razu pokażę. Pamiętacie? Ja pamiętam. Atlanta 96 właśnie. Na naszej Atlancie pływałem dzisiaj na Bałtyku, na Zatoce Gdańskiej. Tutaj mamy jakiś jacht. Jaki? 38-stopowy. Nie wiem, co to jest za konstrukcja, ale zawsze tutaj stoi obok nas. W ogóle uważam, że ta długość jachtu, nasz Atlanta ma 42 stopy, tutaj 38. Tam też stoi wcześniej San Odyssey 349, 35 stóp. Jakub Sopot, to moim zdaniem jest idealna długość jachtu na Zatokę Gdańską, patrząc na w ogóle i na Bałtyk. Patrząc na długość fali, warunki i długość postojów w marinie, to myślę, że to najlepiej. Co, zanim pójdę tam, do tamtego pomostu, to chciałem Wam jeszcze pokazać jedną dużą jednostkę. Nie pamiętam, czy była w zeszłym roku tutaj. Princess 55. Bardzo ładna okazała, w ładnym kolorze. I jest taka mała motoróweczka, Saxdor. Dystrybutorem na Polskę jest firma Super Yachts i w ogóle fajnie wygląda, spójrzcie, z otwartą rufą, silnik, 100 koni do takiego małoleństwa, to no, sporo mocy, fajna linia w ogóle, dziobowa, taka do podjechania do marin. Myślę, że fajnie by było taką motoróweczką popływać po centrum Gdańska i wpłynąć do centrum Gdańska. Myślę, że taki day cruiser, albo podpłynąć do znajomych, odwiedzając ich na Półwyspie Helskim, tuż na plaży, pod kempingi. Może to być naprawdę bardzo, bardzo fajne. Z daleka wygląda to tak, jak widzicie, trochę wolnych miejsc jeszcze jednak jest. Dziwię się, no bo sezon już się rozpoczął, chociaż maj jak na razie jest zimny, chłodny. Tutaj hydrobudowa pracuje z dużym dźwigiem. Pogłębiają tą zewnętrzną część mariny. Może tak zrobię, żeby były ładniejsze kolory. A tam rura chyba jakaś wypompowuje ten piasek na plażę sopocką. Nie znam szczegółów, powiem szczerze, ale wiem, że tutaj dosyć dużo prac budowlanych teraz powstaje. Miasto zainwestowało dosyć dużo środków na to, żeby powiększyć marinę sopocką. Przy nadbrzeżu zewnętrznym tam fajnie stoją optymisty, chyba należące do klubu Navigo, a może też SKŻ-u Sopot, no bo wiadomo, te kluby położone tuż przy plaży, no ciężko tam deskarzom albo tym, co pływają na katach,
to łatwo im wyjść z wody, ale na wodę, ale i wrócić, ale jak tylko fala się pojawia, to na przykład dla takich optymistarzy jest to dosyć duży problem. Tutaj na tym pomoście, po którym teraz maszeruję, stoją piękne jachty motorowe. Bardzo często je widzę cały czas zacumowane tutaj, no ale to jest kwestia właśnie tej przyjemności korzystania z czegoś takiego. Tutaj ładna motorówka z ładną linią i dwoma olbrzymimi silnikami Mercurego. O, i teraz podchodzę do tych nowych łódek, na których żeglarze z całej Polski biorą udział w Polskiej Lidze Żeglarskiej. Nowiutkie łódki. Ciekawie wyglądają, z otwartym kokpitem z tyłu, każda w różnym, w innym kolorze. Świeżuteńkie, nowe, identyczne, które na tyle jest to koncept ciekawy, że nie trzeba posiadać ważnego jachtu. Organizator dostarcza takie jachty wszystkim uczestnikom. Kluby startują i reprezentacje klubów startują w Ekstralidze. Te najlepsze z Polski będą brać udział, zakwalifikują się do rywalizacji międzynarodowej. Jest taka Liga Mistrzów, która już funkcjonuje od paru lat. Bardzo ciekawie to wygląda. W niektórych krajach jest to bardzo popularne. Super, bardzo fajna forma żeglowania. No, to tyle, co słychać z Mariny Sopockiej. Tam można wypłynąć na Zatokę Gdańską, później na Bałtyk, no, w zależności czy Szwecja, Dania, czy Norwegia. Jeszcze dalej można stąd popłynąć. Zapraszam i jednocześnie zapraszam też na czwartek w przyszłym tygodniu. Spotkamy się znów na Żeglarskim Czwartku.